Jesteśmy tutaj po to, by wręczyć nagrodę norwidowską, bardzo ważne wyróżnienie dla ludzi, którzy sztuką się zajmują, którzy gdzieś idą szlakiem Norwida. No, przecież to jest ważne, szczególnie w tym roku, bo to przecież historia związana z rocznicą norwidowską. Dzisiejsze spotkanie, jak i wydarzenia związane z Norwid Festiwalem są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pochodzą z Funduszu Promocji Kultury, a także dzięki wsparciu miasta Krakowa i dzielnicy 18 Nowa Huta, bo tutaj właśnie jesteśmy w Nowej Hucie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. A ja nazywam się Łukasz Wojtusik, jestem na co dzień dziennikarzem i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie, tę galę, szuram nogą, kłaniam się nisko. To spotkanie jest realizowane online, ale hybrydowo. W związku z tym też jest publiczność, żebyście Państwo oglądając tam mieli świadomość tego, że ta gala naprawdę się odbywa na żywo z udziałem publiczności, to bardzo Państwa poproszę o takie choćby delikatne brawa na początek. Dobry wieczór. Jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. To spotkanie dla Państwa online jest cały czas niestrudzenie tłumaczone i będzie tak przez cały ten wieczór przez Magdalenę Sipowicz i przez Małgorzatę Limanówkę. Bardzo duże brawa dla nich. To tłumaczenie na polski język migowy. I jeśli wszystko działa zgodnie z planem, to teraz właśnie Gosię widzicie, jak tłumaczy na polski język migowy bardzo dzielnie to, co będziemy dzisiaj mieli Wam do zakomunikowania. No nie może być tak, żeby się rozpoczęło bez gospodarzy i tak właśnie będzie i tego wieczoru. Wiem, że jest na sali Anna Wiszniewska, dyrektor Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Serdecznie zapraszam na scenę. Brawa. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich gości po tak, no jak to nazwać tutaj, no po takim spektakularnym powitaniu przez prowadzącego. Pozostaje mi tylko skromnie powiedzieć, bardzo miło mi gościć wszystkich Państwa w progach Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na Festiwalu Norwidowskim. Witam serdecznie, dobry wieczór. Bardzo chciałbym, by dołączył do nas człowiek, który ma wiele zadań w tym mieście i stara się być na wszystkich wydarzeniach, tych najważniejszych na terenie całego Krakowa, a tych wydarzeń jest bez liku. Ja nie wiem, jak on to robi, podejrzewam go o darbi lokacji, ale za chwilę sprawdzimy, czy będzie w realu, czy będzie jakiś jego hologram. Nie, będzie w realu. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Serdecznie, panie pomocniku, zapraszam na scenę. Chciałbym być, drodzy Państwo, hologramem, ale na urodzinach Norwida trzeba być osobiście. Witam Państwa bardzo serdecznie, Pani Dyrektor, Panie Przewodniczący, Pani Profesor, kapituło Nagrody Norwidowskiej, wszyscy Państwo tu zgromadzeni w Ardzonie i wszyscy ci, którzy nas oglądacie. Drodzy Państwo, Norwid by ucieszył się bardzo z świętowania urodzin właśnie w Ardzonie. Bo taki model uprawiania sztuki, taki sposób uprawiania kultury był mu bardzo bliski. Bardzo mu bliscy byli również ci, którzy mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia i do nich bardzo tęsknił. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie rzeczy, pisał. Poezja i dobroć, i więcej nic. Państwo oczywiście to wiecie, ale jako jedyny z wieszczy narodowych odwiedził Kraków jako dwudziestolatek i pod wpływem tego wszystkiego, co tutaj zobaczył, opactwo w mogile, kopiec Wandy, stare historyczne centrum miasta, ten dwudziestoletni młodzieniec jeszcze wtedy nie wiedział, że to jest jego pożegnanie z Polską, ale to wszystko, co tutaj zobaczył, przekuł na dwa przynajmniej dramaty
Wanda i Krakus. Dramatyzm zresztą Wandę dedykował właśnie mogile legendarnej Wandy. I tu, że świętujemy to w Nowej Hucie, gdzie kilkanaście miesięcy temu odbyła się też światowa premiera opery Dworzaka oparta na Wandzie Norwida, a w tym roku na początku września na Wawelu opera Wanda Joanny Wnuk-Nazarowej. To wszystko ma głębokie znaczenie. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Drodzy Państwo, Norwid w swojej twórczości literackiej ciągle podejmował próby dialogu z żywotnymi problemami i filozoficznymi, i artystycznymi, i społecznymi współczesności. Niestety tego dialogu nikt nie podejmował w jego czasach i również te jego próby literackie, poetyckie też nie zyskiwały sobie uznania. Jedyny zresztą wydany za życia tom poezji wydany w Lipsku w 1863 roku nie miał właściwie żadnego rezonansu. I dopiero jako wieszcz, jako inspirator odkryty w okresie Młodej Polski stał się, można powiedzieć, patronem tego wszystkiego, co chyba dzisiaj potrzebujemy w naszych czasach w sposób szczególny. Ta sztuka Norwida mogła być szansą, bo mogła być szansą na nową, dojrzalszą fazę romantyzmu, ale na tą fazę już nie było miejsca. Drodzy Państwo, tworzył w tym czasie, kiedy już właściwie zaczynały się idee pozytywizmu, który przynosił zupełnie nową problematykę. Krytykował mesjanizm za absolutyzację narodu, gloryfikację cierpienia, za patos niezwykłych bohaterów, wybitnych czynów. A tymczasem Norwid zupełnie inne filozofie próbował przekazać, świadomego przekształcania życia społecznego przez realizację idei filozoficznej, którą dzisiaj byśmy określili bliską personalizmowi chrześcijańskiemu. Zresztą nie jest przypadkiem, że papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, bardzo często w swoich pismach i encyklikach do tej etyki Norwida się odwoływał. W centrum uwagi Norwida zawsze stał indywidualny, zwykły człowiek, ale umieszczony w problematyce uniwersalnej. I budował ten bardzo nowoczesny model społeczeństwa. Te działania i tą sztukę nazywał pracą, ale pracą konkretną, wręcz fizyczną. I tą pracą, z tą pracą, z tą etyką szczególnie Norwida kojarzymy. Drodzy Państwo, jestem bardzo wdzięczny Centrum Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, które pielęgnuje pamięć po wielkim Polaku i ten festiwal jest tego oczywistym dowodem. Ten festiwal integruje sztuki, które były bliskie poecie, a przy okazji pielęgnuje jego pamięć w tym szczególnym roku. Odpowiednie dać rzeczy słowo. Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem, bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany. Te wszystkie cytaty znamy z Norwida. Niech stoi nam Norwid jako wzór do naśladowania, do ponownego odkrywania jego pism, jego filozofii społeczeństwa, jego filozofii ojczyzny, bo ojczyzna to pierwszy obowiązek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O Norwidzie mówimy sporo i mówić będziemy, a o samym festiwalu opowie koordynator tego projektu, wydarzenia, Jarosław Klaś. Serdecznie zapraszam cię, Jarosławie, na scenę. Brawa, brawa, brawa. Szanowni Państwo, jako koordynator projektu Norwid Festival 2021 chciałbym krótko opowiedzieć o całym festiwalu i podziękować osobom, dzięki którym on się odbywa. Projekt realizowany jest z okazji Roku Norwida w 200-lecie urodzin patrona naszej instytucji. Dlatego też to dla nas osobiście bardzo ważne święto, święto naszej organizacji i osób, które ją tworzą. Festiwal to kilkadziesiąt zaangażowanych osób, 3 dni, 9 wydarzeń, z czego 6 jest transmitowanych online i tłumaczonych na polski język migowy.
W programie znalazły się koncert Mateusza Kluzy z zespołem, dzisiejsza gala festiwalowa, jutrzejsza recytacja w opactwie Cysterców w Mogile, trzy panele dyskusyjne o współczesnej recepcji Norwida na różnych polach literatury, muzyki czy teatru, warsztaty kreatywnego pisania Lusie, spacer śladami Norwida po Krakowie czy jutrzejsza gra terenowa. Festiwal poprzedziły dwie dwumiesięczne rezydencje artystyczne w Artzonie, inspirowane Norwidem, które dziś podsumujemy, oraz nabór do Nagrody Norwidowskiej, którą za chwilę wręczymy. Podczas festiwalu staramy się na nowo odkrywać Norwida i poszukiwać jego związków ze współczesną kulturą. Hasłem festiwalu są słowa „Do pokąd idę”, zaczerpnięte z wiersza „Pielgrzym”, które zaraz usłyszymy w wykonaniu Mateusza Kluzy. I kiedy rok temu wybieraliśmy to hasło jako myśl przewodnią festiwalu, nie spodziewaliśmy się, że będzie ono tak aktualne w kontekście współczesnym tego, czego dzisiaj doświadczamy, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego, jakiego obecnie doświadczamy. Warto przypomnieć sobie słowa Norwida właśnie dziś. Norwid, pamiętajmy, bywa określany właśnie poetą pielgrzymem. Festiwal odbywa się też w wyjątkowym czasie naznaczonym pandemią COVID-19 i choć od początku byliśmy przygotowani na różne scenariusze, to nie spodziewaliśmy się, że będzie od nas wymagać aż tak dużej elastyczności i posiadania nie tylko planu B, C, D, ale czasem i E. Mimo tego mam nadzieję, że nie odczuli tego państwo nadmiernie. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim Magdalenie Kotuli i Julii Lachiewicz, które w tym trudnym czasie włożyły ogrom swojej energii i zaangażowania, żeby wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik, ale dzisiaj to jeszcze nie koniec, jeszcze cały dzień jutrzejszy, pamiętajmy o tym. Dziękuję też Kindze Kubas za wszelką pomoc przy festiwalu oraz Elżbiecie Urbańskiej-Kłapie i Marii Wąchales-Kindzier za wsparcie już na tej ostatniej prostej. Dziękuję Małgorzacie Hajto za koordynację rezydencji artystycznych, a Zuzannie Lech i Justynie Dudce oraz całemu zespołowi promocji za promocję wydarzenia. Romce Kapuście dziękuję za identyfikację wizualną, a Bimbrowni na ręce Adama i Estery za transmisję i nagłośnienie. Dziękuję Dyrekcji Ośrodka Kultury Norwida oraz całemu zespołowi naszej instytucji, szczególnie działowi promocji, działowi administracji oraz Artzonie za zaufanie i wszelką pomoc, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję też wszystkim, którzy prowadzili i prowadzą wydarzenia, występującym, jury konkursów na rezydencję artystyczną i Nagrodę Norwidowską, tłumaczkom polskiego języka migowego i osobom odpowiedzialnym za obsługę festiwalu. Na koniec dziękuję za dofinansowanie projektu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastu Kraków na ręce pana pełnomocnika oraz dzielnicy 18 Nowa Huta na ręce pana przewodniczącego Stanisława Moryca. Dziękuję Instytutowi Książki, a szczególnie Annie Czartoryskiej-Schiller za obsługę naszego projektu. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalszą część. Jarku, dziękuję. Że on to wszystko spamiętał. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Muszę się tego nauczyć jakoś. Ja mam wszystko napisane. Mam również napisane, żeby przyjść w krawacie, ale Norwid mówił, że trzeba mieć krawat ślicznie zapięty, no i jakoś nie wyszło. Wyjdzie za to teraz artysta na scenę, a w zasadzie na proscenium. Będzie się pojawiał bardzo powoli, a ja będę go zapowiadał, tak żebyście państwo mieli taką świadomość w odbiorze online, że to wszystko dzieje się naprawdę na żywo, bo porządna, prawdziwa gala wręczenia nagrody nie może się obyć bez stopniowania napięcia. To stopniowanie napięcia najczęściej podczas gali jest podkreślane przez występ artystyczny. U nas ten występ artystyczny jest nieprzypadkowy, dlatego że po pierwsze artysta, który za chwilę się pojawi, bardzo mocno związany jest z Norwidem. Po drugie, bardzo mocno jest związany z Ośrodkiem Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie w Nowej Hucie. A mogę o nim powiedzieć, chociaż pewnie przeczytacie więcej o nim w sieci, że przede wszystkim jest artystą z Norwidem związanym i gdzieś się z nim cały czas muzycznie mocuje, tak naprawdę już od kilkunastu lat. Jest multiinstrumentalistą, ukończył Akademię w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, współpracował z największymi, najważniejszymi jako muzyk artystami w tym kraju, Krzesimirem Dębskim, Grzegorzem Turnałem, z mistrzem Pendereckim. Nagrał płytę z utworami Norwida, a wczoraj premierę miała jego kolejna płyta, w której tego Norwida nie brakuje, ba, jest on taką figurą
dominującą. I właśnie z tego albumu, który wczoraj miał swoją premierę, Norwid 2021, zapowiadanego przez Jarka Pielgrzyma, posłuchamy. No cóż ja mogę powiedzieć, nawiązując do Norwida, no, jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, a jednak on na tej scenie się pojawi i mistrzowsko wykona dla was utwór Pielgrzym. Panie i panowie, Mateusz Kluza. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą galę, na możliwość wystąpienia tutaj przed państwem i też na koncert, który się odbył wczoraj. To wielka rzecz dla mnie, to spełnienie mojego marzenia sprzed 15 lat. Moje serce przepełnia wielka wdzięczność za wszelkie dobro, które otrzymałem od moich mistrzów słowa, zarówno w 12 liceum imieniem Cypriana Kamila Norwida, zarówno od prowadzących tutaj wspaniałe warsztaty w Ośrodku Kultury imienia Norwida. To wspaniała rzecz, którą robicie państwo. Jako młody człowiek zafascynowany Norwidem, w tej fascynacji trwam po dzień dzisiejszy. Także wielkie brawa dla państwa. A dzisiaj wykonam singiel z mojej płyty Pielgrzym, w którym znajdują się słowa dopokąd idę, są to słowa przewodnie festiwalu. Jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmury, wymyślicie, że ja nie pan. Dlatego, że dom mój ruchomy, z wielbłądziej skóry, przecież aż w nieba łonie trwam. Gdy ono duszę mą porywa, jak piramidę, przecież ja ziemi tyle mam. Ile jej stopa ma pokrywa, dopokąd idę. Dlatego, że dom mój ruchomy, z wielbłądziej skóry, przecież ja aż w nieba łonie trwam. Gdy ono duszę mą porywa, jak piramidę, przecież ja ziemi tyle mam. Ile jej stopa ma pokrywa, dopokąd idę. Dopokąd idę. Dopokąd idę. Przecież ja aż w nieba łonie trwam.
Dziękuję. Mateusz Kuza. Jeśli się będziecie Państwo zastanawiać rano, jak wstaniecie, kto jest odpowiedzialny za to, co zostało Wam w głowie, czyli ten powracający refren, do pokondine, to tam jest facet, nazywa się Kluza i można do niego wysyłać wiadomości, że to jest jego sprawka. Jeszcze chciałbym prosić bardzo o brawa, tam był Państwa przed ekranami różnych smartfonów i urządzeń elektronicznych, takie brawa, których my nie usłyszymy, dla Gosi, która we wspaniały sposób przetłumaczyła Pielgrzyma, który był śpiewany, a tłumaczyła go na polski język migowy. Piękne dzięki, teraz już tak jest. Były rzeczy artystyczne i wydawać by się mogło, że teraz już będą tylko te rzeczy poważne, związane z wręczeniem nagród, ale ja przypominam, że nagroda Norwida jest tą nagrodą o wymiarze przede wszystkim społeczno-artystycznym. Ja wiem, jak trudno jest wybierać, decydować, ale ja tylko wiem, a prawdziwa odpowiedzialność spoczywała na członkach i członkiniach jury, które obradowało i oceniało te propozycje, które przyszły jako zgłoszenia do nagrody Norwida. No to przejdźmy do tego ważnego momentu. Wiem, że jest na sali profesor doktor habilitowana Joanna Zach, która w imieniu jury ogłosi, kto w tym roku zwyciężył i kto otrzyma nagrodę główną. Zapraszam serdecznie pani profesor. Szanowni Państwo, dziękuję organizatorom festiwalu za zaszczyt i przyjemność ogłoszenia werdyktu jury nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. Do tego konkursu, do konkursu o tę nagrodę zgłosiło się kilkudziesięciu artystów uprawiających poza pisaniem także inne dziedziny sztuki. Norwid to poeta-myśliciel, ale poeta-sztukmistrz, integralnie łączący swoje pisarstwo, swoją poezję ze sztukami plastycznymi przede wszystkim. Ale właściwie jest to projekt całościowy, obejmujący wizję człowieka i wizję społeczeństwa. Mieliśmy rzeczywiście wielki kłopot, dlatego że zgłosili się artyści już uznani, wielokrotnie nieraz nagradzani. A przy tym zakres ich działalności był trudno porównywalny, trudno było znaleźć jakiś wspólny mianownik. Ocenialiśmy zatem oczywiście integralność osobowości twórczej, poziom artystyczny, ale braliśmy także pod uwagę te walory, które, jak się zdaje, dla Norwida były szczególnie cenne, a więc głębie antropologicznego przesłania, uniwersalizm proponowanych wartości, niezależność artysty od mód i koniunkturalnych ułatwień, odwaga i odpowiedzialność. A zatem jury w składzie dr Anna Borowiec, historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, dr Magdalena Harasimowicz-Moksa, doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa i kulturoznawstwa, dr Ernest Ogórek z Wydziału Uniwersytetu, z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, profesor Magdalena Siwiec z Katedry Komparatyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz moja osoba, również z Wydziału Polonistyki, ale także Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, innego poety-myśliciela. Tak więc jury w tym składzie przyznało dwa wyróżnienia i jedną nagrodę główną. Jak wspomniałam, no, mieliśmy duży problem. Muszę się przyznać, że na mojej tak zwanej krótkiej liście, mówi się tak zwana krótka lista o krótkiej liście laureatów Nagrody Nobla, ale tak się utarło, na tak zwanej krótkiej liście mojej
było aż 10 kandydatów do Nagrody Głównej, zatem poziom był wyrównany. Wspomnę jeszcze, że także wiek kandydatów, odległość niemal półwiecza. Najstarszy kandydat urodził się w 52 roku, w 1952 roku, rzecz jasna. Najmłodsza kandydatka w roku 2000. A zatem przyznaliśmy dwa wyróżnienia i jedną Nagrodę Główną. Wyróżnienia otrzymali pan Marcin Mokry, poeta, filozof, performer, autor i współautor projektów społeczno-kulturalnych. Pan Mokry wydał dwie książki poetyckie, Czytanie pisma oraz poemot Świergot. Brał udział w programach edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Co ciekawe, co nas szczególnie tutaj upoważnia do wyróżnienia pana Marcina, to jego projekt realizowany z Karoliną Wiśniewską, a zatytułowany Dings, subiektywny atlas miejsca. Projekt tworzony wspólnie z lokalnymi wspólnotami, w ramach którego powstają artefakty dokumentujące i artystycznie przetwarzające pamięć i dziedzictwo konkretnych miejsc. Wyróżnienie kolejne, bo wyróżnienia są równorzędne, otrzymał, jak rozumiem, obecny dzisiaj na gali pan Tomasz Kaczorowski, niespełna 30-letni, wciąż jeszcze 20-kilkuletni, a już zasłużony, nagradzany, obecny w świadomości kulturalnej dramatopisarz, reżyser teatralny i autor koncepcji edukacyjnych dla teatrów. Doktoryzuje się, ale również prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o teatrze i antropologii widowisk na Uniwersytecie Gdańskim. Ostatnio ukazał się zbiór 6 jego dramatów pod tytułem 6 opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie. Od reżyserskiego debiutu, który miał miejsce 6 lat temu, wyreżyserował około 20 spektakli na deskach teatrów lalkowych i dramatycznych w całej Polsce. Te spektakle pokazywane były na festiwalach teatralnych i literackich, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Większość wyreżyserowanych przez niego sztuk utrzymuje się stale w repertuarach różnych teatrów. I wreszcie Nagroda Główna idzie w ręce pani Marty Dzido, powieściopisarki, dokumentalistki, reżyserki i producentki filmowej, która między innymi od 2005 roku współtworzyła TVP Kultura jako reporterka, reżyserka i scenarzystka. Pani Marta debiutowała w wieku lat 16, w roku 1997, małymi prozami, opowiadaniami publikowanymi w czasopismach. Jest dziś autorką 4 powieści. Jedna z nich, Matrioszka, ukazała się w formie hipertekstu, a także pełnej książki reporterskiej zatytułowanej Kobiety Solidarności. Pisze także i publikuje opowiadania, felietony, reportaże. Za powieść Frajda, która się ukazała w 2018 roku, otrzymała Europejską Nagrodę Literacką. Pani Marta ukończyła łódzką filmówkę i wielkie jej zasługi w zakresie filmu dokumentalnego podkreślają zdobyte przez nią nagrody. Za film Downtown, który ukazał się w 2010 roku, do którego napisała scenariusz i wyreżyserowała go wspólnie z Piotrem Śliwowskim, autorzy otrzymali nagrodę The Hollywood Eagle Documentary Award na festiwalu w Los Angeles oraz specjalną nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za Solidarność według kobiet w 2014 roku, ten film miał premierę,
również pani Marta jest jego autorką wespół z Piotrem Śliwowskim. Autorzy uzyskali nagrodę Beyond Borders Krzysztof Kieślowski Award dla najlepszego dokumentu na The New York Polish Film Festival. Kolejny film Siłaczki z 2019 roku, znaczący, to fabularyzowany dokument, ciągle właściwie święci triumfy na ekranach i nie tylko na ekranach. Serdecznie gratuluję wyróżnionym, gratuluję zdobywczyni Nagrody Głównej, ale gratuluję także wszystkim uczestnikom konkursu, dlatego że stali się uczestnikami, ponieważ spełnili warunek podstawowy. Wszyscy oni w sposób niezwykle integralny, świadomy, w sposób aktywny i zaangażowany społecznie godzą rozmaite swoje talenty, rozmaite języki, różne formy wypowiedzi artystycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Wiemy, że pana Marcina nie będzie dzisiaj z nami. Czy jest z nami pan Tomasz? To jest ważne pytanie. Jest pan Tomasz. Zapraszam serdecznie panie Tomaszu na scenę. Zapraszam panią dyrektor i pana pełnomocnika i proszę o wręczenie wyróżnienia wspólnie. Tak, to jest ten moment, który państwo będziecie oglądali, obserwowali. To jest moment zawsze bardzo ważny, integralny dla każdej gali, czyli moment pojawiających się dyplomów, wyróżnień, no i takiego symbolicznego przekazania gratulacji. Panie Tomaszu, chce pan coś powiedzieć? Jestem bardzo zaskoczony i wzruszony, że zostałem wyróżniony w tym konkursie. Nie spodziewałem się tak naprawdę żadnej gratyfikacji. Jest mi bardzo miło, że moja praca została doceniona, ponieważ gdzieś pracując non-stop w teatrze czuję, że jest potrzeba takiej pracy integralnej między literaturą, dramatem, ale również właśnie taką pracą u podstaw edukacyjną. Więc bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Tomasz Koczorowski. Marty Dzito z nami nie ma, ale jest. To znaczy wiem, że jest połączona z nami i powinna za chwileczkę pojawić się u państwa w obrazku. Łączymy się z nią. To oczywiście często może chwilę potrwać. Ja widzę Martę. Państwo, mam nadzieję, też ją widzicie w transmisji online. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że nas i widzisz, i słyszysz. Jeśli tak nie jest, to no to będziemy kombinować. Czy mnie słychać? Tak, słyszymy cię, widzimy cię. Chciałem powiedzieć the floor is yours, ale nie scena, ale łącza internetowe są dla ciebie i pokornie cię słuchamy. Jestem bardzo wzruszona i chciałabym podziękować jurorom za to wyróżnienie. Chciałabym też pogratulować pozostałym laureatom oraz wszystkim tym, którzy zgłosili się do tej nagrody i obrali taką twórczą ścieżkę, łącząc dziedzinę literatury, łącząc pisanie z innymi dziedzinami sztuki. To jest trudny kawałek chleba, ale w takich chwilach ma się poczucie, że to, co robimy, ma sens. Chciałabym też podziękować wszystkim moim bliskim, którzy przez lata mojej pracy twórczej byli ze mną i mnie wspierali. Bez nich na pewno by mnie dzisiaj tutaj nie było. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy ci, że znalazłaś chwilę czasu dla nas i oczywiście pamiętaj, że Ośrodek Kultury imienia Norwida cały czas będzie chciał cię zapraszać, gościć i że stoi przed tobą otworem za każdym razem, tylko kiedy w Nowej Hucie w Krakowie się pojawisz. Piękne, piękne dzięki, dobrego wieczoru ci życzę. Mam nadzieję, że tak się stanie i że ten pandemiczny czas wkrótce się skończy i będę mogła odwiedzić Kraków bez problemów. Dzisiaj się to nie udało, ale liczę na spotkanie wkrótce. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki. Powodzenia. W Ośrodku Kultury i w Wardzonie sporo się dzieje, nie tylko w czasie festiwalu. Odbywają się tutaj różnego rodzaju projekty i o rezydencjach i projektach artystycznych za chwilę więcej będzie, ale zanim to nastąpi, o innym projekcie słów kilka chciałem powiedzieć. Udało im się połączyć historię Nowej Huty z Norwidem. To wydaje się na pierwszy rzut oka trudne, ale za chwilę przekonacie się o tym, szanowni państwo, że takie rzeczy są dzięki młodym twórcom, artystom i dzięki współpracy szeroko pojętej różnych mediów i różnych dziedzin sztuki możliwe, ponieważ Buntowniki to jest artystyczny projekt muzyczno filmowy, o którym mówię. Do udziału i zaśpiewania utworu do specjalnie skomponowanej muzyki zostali zaproszeni sami mieszkańcy Nowej Huty, którzy na potrzeby tego projektu stworzyli specjalny chór ludowy z Nowej Huty. Udało się nagranie zrealizować. Rzeczywiście ten projekt rósł z tego, co czytałem, a my mamy dla was taki wycinek bardzo ważny tego projektu. Buntowniki na waszych ekranach w transmisji online już za chwileczkę powinny się pojawić. Możemy nawet odliczyć. 3, 2, 1, voilà.
miasta, nie lubię wrzasków i hucznych zabaw i świetnych blasków, bo ja chłop jestem, bo moje oczy, wielmożna świetność, kolei mroczy. Czy miasto? Odtony kraniec przepaści. Miasto? To przedsień piekielnej zatraty. Patrz, tam zjawiska gmatwają się tłumne, tam cudów siła, tam głupstwa rozumne. Wieśniaczej prostoty stawione. Miasto. Miasto to ciemny, nieczysty przedsionek. Nie lubię miasta, nie lubię wrzasków i hucznych zabaw i świetnych blasków. Pracować musisz, głos ogromny woła. Pracować musisz, z potem twego czoła. Pracować musisz, głos ogromny woła. Pracować musisz, z potem twego czoła. Miastem nieraz władną młodziki, a tłum groźny ich słucha uroczyście. To buntowniki! Czemuż raczej nie wierzą kancelarii, ojczyznę woląc niż rubryki, a ufać śmią w Jezusa moc i Marii. Te buntowniki! Lecz mniejsza o to, nie chcę marzeń wcale, bo musi być coś więcej dla człowieka w świecie, na te liche zabawki, których pragnie dziecię.
I to było spotkanie z buntownikami. To było także spotkanie, które naocznie państwu udowodniło, że frazy z Norwida świetnie można połączyć z historią miejsca, z którego do państwa nadajemy i z którego ja do państwa mówię, czyli z historią Nowej Huty, i zrobić to multimedialnie, zrobić to łącząc bardzo różne wątki w jedną wspólną narrację o wolności, także tego miejsca. Wolność artystyczna jest takim bliskim mi tematem, muszę się państwu teraz prywatnie przyznać, dlatego że myślę, że coraz więcej potrzeba jest takich miejsc, gdzie artyści będą mieli czas. Tego czasu mamy bardzo mało. Dzisiaj coraz częściej, coraz mniej. I tu już koniec mojego konferencjerskiego filozofowania, dlatego że ten czas na pracę, na tworzenie, na pewnie czasami także kryzysy, na myślenie o rozwoju mają ludzie, którzy współpracują z Aldzoną, współpracują z Ośrodkiem Kultury imienia Cypriana Karmira Norwida w ramach rezydencji. I o tych projektach właśnie związanych z rezydencjami artystycznymi teraz opowiemy szerzej, tak byście państwo mieli świadomość tego, co dzieje się tutaj, a dzieje się bardzo wiele. Wiem, że jest z nami Małgorzata Hajto, koordynator rezydencji artystycznych w Ardzonie. Serdecznie, Małgosiu, zapraszam cię na scenę. Dobry wieczór państwu. Miałam tę przyjemność koordynować program rezydencji artystycznych w Ardzonie, który był częścią Norwid Festival 2021. Do konkursu, który został ogłoszony na początku września, zaprosiliśmy artystów różnych dziedzin. Konkurs trwał prawie miesiąc. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy dwie rezydentki, o czym opowiem za chwileczkę, ale jeszcze chciałam w kilku słowach przybliżyć sam konkurs i właściwie te kryteria, które postawiliśmy przed zgłaszającymi się kandydatami na rezydentki i rezydentów w Ardzonie. Oczywiście hasłem przewodnim i tym punktem odniesienia dla wszystkich projektów rezydencyjnych było motto całego festiwalu, czyli Dopokąd idę, a w szerszym też kontekście cała twórczość Cypriana Kamila Norwida. Poza tym bardzo chcieliśmy, ze względu na sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy już właściwie drugi rok, aby projekty artystyczne zaproponowane nam przez artystów dotykały problematyki wolności, ograniczeń współczesnego artysty w kontekście niepewności, jaką niosą sytuacje skrajne, kryzysy ogólnoświatowe, trudności, z którymi się obecnie borykamy, a szczególnie, myślę, borykają się artyści. Myślę, że też te rezydencje artystyczne były też taką naszą odpowiedzią na ten kryzys, który jest szczególnie dotkliwy w sektorze kultury. I też my o tych artystach cały czas myślimy, o osobach, które z nami współpracowały dotychczas, ale też które mogłyby współpracować, gdyby ta otwartość nasza mogła być dużo szersza. Także cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć dwie artystki, które wybrało jury w składzie Olga Brzezińska, Fundacja Miasto Literatury, pani Dagmara Żabska z Teatru Figur Kraków, pani Agnieszka Łukaszewska z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Magdalena Kotula, Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodek Kultury Norwida, i także ja byłam członkiem jury. Także bardzo się cieszę, dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. Jury w tym składzie wymienionym przeze mnie przed chwileczką wybrało dwie, tak jak wcześniej wspomniałam, dwie rezydentki. Jedna jest dziś z nami, jest to Natalia Komorowska. Także Natalia, witamy cię serdecznie i cieszymy się, że dotarłaś tutaj do nas. Natalia zgłosiła projekt Ekoobrazy Krakowa, inspirowane twórczością Cypriana Kamila Norwida. Drugą z rezydentek była, a właściwie jest nadal, Małgorzata Haduch,
Jej projekt nosi tytuł Przemierzając, podążając. Małgorzata połączy się z nami dzisiaj za pomocą Zooma. Niestety sytuacja epidemiologiczna wymusiła na nas takie łączenie. Jeszcze powiem tyle, zanim jeszcze przedstawię bliżej może Natalię przed jej prezentacją, że efekt końcowy rezydencji Natalii Komorskiej możecie Państwo obejrzeć tutaj w tej sali. Jest to seria ekowitraży, o których Natalia zapewne opowie nam za chwileczkę trochę więcej. Natomiast efekt pracy Małgorzaty Haduch i tancerzy, z którymi współpracowała przez ostatnie dwa miesiące, zobaczymy najprawdopodobniej, mam nadzieję, że tak się stanie, że nic nam nie przeszkodzi, w tym 12 grudnia tutaj w Ardzonie w godzinach wieczornych. Także będziemy jeszcze Państwa serdecznie do tego zapraszać. Jeszcze przedstawię może w skrócie dwie nasze rezydentki. Natalia Komorowska ukończyła Liceum Plastyczne Stanisława Wyspiańskiego, gdzie specjalizowała się w szkle artystycznym, następnie studiowała Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Akademię Sztuk Pięknych w Bratysławie. Od 10 lat pracuje w szkle i nadal poszerza wiedzę oraz umiejętności w tym obszarze. Aktualnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej na Wydziale Ceramiki i Szkła Wrocławskiej ASP, równolegle studiując na kierunku mediacja sztuki. Jej działania zostały docenione między innymi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia oraz przez prezydenta miasta Wrocławia, stypendium prezydenta miasta Wrocławia, a także jest laureatką stypendium rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest także laureatką wielu konkursów o międzynarodowym charakterze. Małgorzata Haduch to choreografka, tancerka, performerka. Rozpoczęła własne badania artystyczne w dziedzinie współczesnej choreografii i improwizacji, a coraz częściej identyfikuje się z nurtem nowych praktyk performatywnych. Źródeł swoich inspiracji szuka w punku i free jazzie. Jest autorką wielu spektakli realizowanych z udziałem polskich i międzynarodowych składów artystycznych. Najbardziej prestiżową nagrodą było dla niej stypendium rządu meksykańskiego dla wybitnych obcokrajowców w 2015 roku oraz stypendium twórcze miasta Krakowa, które otrzymała w 2018 roku. To ode mnie tyle. Ja bardzo dziękuję Natalii i Małgorzacie za współpracę w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że te kontakty i te wspaniałe wrażenia, które nam towarzyszyły tutaj przez ostatnie dni, będą trwały i nasza współpraca będzie kontynuowana. I teraz zapraszam Natalię Komorowską do zaprezentowania swojego projektu rezydencyjnego. To dzień dobry i tak na pierwszy początek chciałabym podziękować jury za wybranie i możliwość pracy twórczej, szczególnie, że takie rezydencje są bardzo ważne, ponieważ mamy czas jako artyści przemyśleć, co naprawdę chcemy przekazać dalej ze własnych jakby potrzeb i energii, i jest jakby ku temu czas i możliwości, które też jakby poprzez wsparcie finansowe jest, i również na materiały i nasz ten czas, który byśmy musieli przeznaczyć na inne rzeczy, które są na przykład zarobkowe na nasze, powiedzmy, obecne życie, które też jakby w czasach pandemii jest bardzo trudne, ponieważ przy tak trudnym sytuacji sztuka niestety i kultura schodzi troszeczkę na bok. I dziękuję bardzo za tą taką możliwość, żeby ta kultura i sztuka ponownie odżyła w takim wymiarze, jak powinna istnieć, czyli jakby z potrzeby serca artysty. I te właśnie moje prace, które można zobaczyć po lewej stronie na wystawie, osób, których jeszcze tutaj z nami nie ma, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia w dogodnym terminie również, tak żeby właśnie było to bezpieczne w obecnym czasie. Jest to seria prac, które zrealizowałam za pomocą tworzywa, które najbardziej lubię. Jest to szkło. Dbając o środowisko i też jakby świadomość tego, że jeżeli tworzę, chciałabym jakby z mojej strony nie powiększać długu ekologicznego, wykorzystałam szkło, które było z starych okien, które ma swoją energię, ma swoją historię, szczególnie teraz, kiedy właśnie z tego okna spoglądamy na ten pandemiczny świat.
I z takich ciekawostek, to szkło no, cały czas jest w stanie ciekłym i te stare właśnie szkło, które sobie ma 100 lat, jest u góry nieco cieńsze, a na dole nieco grubsze, więc tak naprawdę ma swoją energię, ma swoją historię, też związaną z mieszkańcami. Dlatego też jakby mój wybór był wybrany, zasadniony, dlatego też może być porysowane, zniszczone. I to właśnie też chciałam uzyskać względem na te nieregularne kształty, które są przeze mnie jakby zaprezentowane w formie małych pocztówek stworzonych ze szkła. Nawiązując też do jakby twórczości Norwida, chciałam pokazać, że te ruch ręki, pismo, tak naprawdę ono jest emocjonalne. Dlatego wykorzystałam do nałożenia na te moje szkło, na te witraże za pomocą rytowania czy grawerowania pismo asemiczne. A co to jest pismo asemiczne? To jest bardzo ciekawa możliwość tworzenia, kiedy to właśnie ruch ręki, nasze emocje, które często piszemy ruchem właśnie osobistego, oddzielnego pisma, które najczęściej potem nie możemy też przeczytać, jeżeli to było bardzo emocjonujące, ale samo spojrzenie powoduje powrót do tych emocji. Dlatego ten powrót i ta refleksja chciałam jakby uzyskać jeszcze bardziej i pogłębić, dlatego że wykorzystałam technikę ręcznego lustrzenia, które jest nieregularne, które jest rozłożone tak jak czuję, podobnie jak pismo. I jeżeli się podejdzie troszeczkę bliżej, można zobaczyć swoją właśnie refleksję w momencie, kiedy zastanawiamy się nad pracami, nad tym, co autorka czy autor, ponieważ miał na myśli, ale też co my czujemy, bo uważam, że sztuka jest dla nas, dla odbiorcy, ale również artysty. To jest dialog między mną a wami jako odbiorcami i to mi się bardzo podoba, ponieważ możemy mieć różne podejście, ale w tym momencie jesteśmy w jednej chwili, w jednej emocji. I tak naprawdę dlatego one są też jakby poniekąd oniryczne. Nawiązują do takiego świata między tym, co się dzieje teraz, a co się dzieje w nas w środku, kiedy po prostu jesteśmy w stanie emocji, uczuć, odbiorów własnych, gdzieś tam przeżyć i tego odbicia. I dlatego też jakby wykorzystałam bardzo ciekawą technikę, technikę witrażu. Technika witrażu Tiffany'ego jest w tym momencie chyba dla mnie najprzyjemniejsza, najłatwiejsza, ze względu na to, że nie, przy produkcji prac, bo to można by tak nazwać po wykończeniu projektu, nadaje się dodatkowy kunszt rzemieślnika na powierzchni. Czyli jestem tylko artystą, jestem potem wykonawcą, więc dodatkowo mają swój taki charakter emocjonalny, więc każdy ruch, każdy zacięcie, każda nierówność, jeżeli pozostała z mojej jakby świadomości i decyzji i ma dodać dodatkowego autorskiego charakteru tego, co realizuję, ponieważ to jest najważniejsze, ten indywidualizm pracy twórczej, że jeżeli doceniamy tą pracę, to jest ona wykonana w tym czasie przez jednego człowieka, który chciał coś przekazać i jest to niepowtarzalne i wyjątkowe. To chciałam chyba najwięcej powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że moja wypowiedź nie była zbyt długa i może coś dodała do świadomości na temat odbioru sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Natalii. Mam nadzieję, że jest z nami online Małgorzata, a próbujemy się z Małgorzatą połączyć. Dobry wieczór. Tak jestem. Oddaję ci scenę online'ową. Słuchamy cię bardzo uważnie. Dobry wieczór Państwu. Niestety nikogo nie widzę. Widzę tylko scenę. Nie wiem, czy dałoby się tak zrobić, żebym ja również widziała osoby, z którymi mogę rozmawiać. Wyobraźmy sobie w ten sposób, to przepraszam, znaczy będzie to niedoskonałe. To znaczy wyobraź sobie, że ja jestem tymi osobami wszystkimi w jednej osobie, która tutaj stoi, a jest ich całkiem sporo. Niestety nie możemy ci dać obrazu w drugą stronę. Mogę ci mówić potem, jak już się rozłączymy, bo teraz trwa transmisja online, kto jak jest ubrany, jak wygląda i tak dalej, ale to później, więc zapewniam cię, że wszyscy cię słuchamy. Dobrze, dziękuję. Jeżeli zostaniesz na scenie, będzie mi bardzo miło, żeby przeprowadzić tę rozmowę. Faktycznie jest twoja obecność tam, tak jak mówisz, ważna, żebym wiedziała. No tak się złożyło, że nie mogę być z Państwem na żywo, łączę się z Krakowa i zostałam zaproszona
na rezydencję artystyczną, żeby się wgryźć trochę w Norwida, w wiersz, w neologizm dopukąd idę. I moja rezydencja artystyczna, pokaz, finał został przesunięty na 12 grudnia i bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że spotkamy się na żywo z grupą, z którą pracuję. I dla mnie najważniejsze, od czego wyszłam do pracy, ja jestem performerką, choreografką, zajęłam się pracą z wierszem Norwida, aby przełożyć go na kompozycję choreograficzną, na kompozycję w strukturze, którą nazwałam grą, szukając w formie minimalizmu, z jakim się spotkałam w twórczości Norwida, minimalizmu w formie, a bardzo soczystej treści. I w formie pracowaliśmy z takimi kawałkami przepuszczonymi przez ciało. Pracuję z grupą wolontariuszy, osób, które były zainteresowane praktyką choreograficzną, którą zaproponowałam w ramach tej rezydencji artystycznej. Pracujemy nad ekspresją ruchową i głosową, która jest bardzo krótka, trwa między 10 a 15 sekund, a jest nasączona mocnym przekazem. To jest jedna z warstw pracy twórczej w czasie tej rezydencji artystycznej. Drugimi takimi elementami, z którymi pracowaliśmy, aby przełożyć je na ruch i krótkie, treściwe kompozycje choreograficzne, to jest niedopowiedzenie i przemilczenie. Pracowaliśmy w charakterze improwizacji solowych, a teraz jeszcze będziemy pracować nad scenami grupowymi, które dotyczą właśnie tych dwóch aspektów przemilczenia i niedopowiedzenia. Po raz pierwszy w tym procesie pracowałam troszkę inaczej niż zazwyczaj, czyli miałam od razu pewną strukturę, pewien szkielet, który chciałam wypełniać elementami po kolei. Zazwyczaj pracuję inaczej, zazwyczaj w czasie procesu to materiał, który powstaje, później decyduje o tym, jaką ma końcową formę. Natomiast w tej sytuacji zadecydowałam, że ja wiem, jak chciałabym, aby wyglądała ta kompozycja, nazwana grą, pewna struktura tego performance'u, która zaprasza widza do tego, aby był podglądający, zaproszony, ale niekoniecznie z czwartą ścianą, tutaj proszę pokaz, robimy to. Więc pierwszy raz cieszyłam się z tego, że podeszłam do tej pracy inaczej, a mianowicie poprzez stworzenie pewnego szkieletu, który po kolei wypełniamy, jak w konstrukcji domu, każdą ścianę po kolei dobudowywujemy. Wzięłam sobie do serca również to, aby ten projekt był artystyczno-edukacyjny i dlatego moja pracownia była otwarta dla osób, które chciałyby się dołączyć do praktyki performatywnej, jaką proponuję. I w ten sposób zebrała się grupa krakowskich tancerzy, mimów, muzyków, amatorów, którzy zdeklarowali się na udział w praktyce, deklarując swój czas do tego, abyśmy razem dobrnęli do jakiegoś brzegu. Idąc dalej, przełożyłam elementem, który jest trochę magiczny i też nowy dla mnie. Wymyśliłam sobie, że chciałabym, aby powstały karty do gry zrobione na podstawie interpretacji Pielgrzyma w rysunkach Aleksandry Cybuch-Kucharskiej. I faktycznie
ostatnio sobie zdałam sprawę, że tak jakbym podchodziła do konstrukcji choreograficznej poprzez jeszcze jedno medium, które interpretuje obrazem jakimś bajkowym ten wiersz, a my bierzemy te obrazy do tego, aby wtórnie stworzyć kolejne elementy choreograficzno-przestrzenne, przestrzenne, ruchowe. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jestem jeszcze cały czas w środku tego procesu. Wymaga on bardzo dużego skupienia. Pracujemy na wielu subtelnościach. Rozróżniłam w tym procesie twórczym i w tej pracy i praktyce, przez którą przeprowadzam 10-osobową grupę, rozróżniłam takie dwie trajektorie. Jedna to jest droga wewnętrzna i tutaj posługujemy się technikami oddechowymi, medytacją troszkę, ale bardziej jestem w tym okresie swoich poszukiwań twórczych bardzo zainteresowana metodami oddechowymi, które wprowadzają w pewien stan i wykorzystujemy to do dobrnięcia w sobie do granic, które nam trudno przejść dalej. Jest to na poziomie emocjonalnym, fizycznym, psychicznym. Jest to pewna droga wewnętrzna, którą każdy z uczestników przechodzi, żeby znaleźć ten próg, za którym jest dla niego jakiegoś rodzaju przejście. Tę drogę wewnętrzną zapisujemy w rysunkach, we własnych rysunkach. Po prostu je tworzymy, każdy swoje indywidualne drogi, można tak powiedzieć, drogi wewnętrzne. A drugą warstwą jest droga fizyczna. Pewne przemierzanie w drodze fizycznej i w przestrzeni. I tutaj pracujemy z techniką, którą bardzo długo się zajmuję, nazwaną passing through. Jest to kompozycja grupowa, bardzo dynamiczna, oparta tylko o chodzenie, bieganie, pauzy, wyjście, wejście. I na podstawie tej techniki budujemy pewien aspekt przemierzania przestrzeni i podążania pomiędzy sobą, pewnych zależności, kto podąża za kim. I w ten sposób chyba mogę dopełnić, że główną taką myślą, która mnie motywowała w tej pracy, przynajmniej na początku, było przyjrzenie się temu, co Norwid pisze o tym, dokąd my tak naprawdę zmierzamy, dokąd to wszystko nas prowadzi, czy jest jeden cel. I tak naprawdę to, co chciałabym uchwycić, to jest to, że możemy trenować tylko podążanie, możemy tylko trenować się w życiu takim ziemskim, w tym, jak podążać, jak przekraczać pewne progi, nie wiedząc tak naprawdę, co jest za następnym i za następnym. I tutaj jeszcze ten obszar jest delikatnym obszarem, który mam nadzieję z grupą domkniemy i dopełnimy. Co jeszcze mogłabym dodać? Pracujemy z muzyką na żywo. Jest to również taki mój konik. Bardzo długo, od wielu lat pracuję z improwizacjami muzycznymi, z free jazzem i jeden z moich dawnych współpracowników, Ernest Ogórek, kontrabasista, przyjął to zaproszenie i też razem przyglądamy się, w jaki sposób możemy przenieść zapis wiersza Pielgrzym na zapis rytmiczny lub zapis pewnej struktury muzycznej, dźwiękowej. W rezultacie jesteśmy już u końcu tego procesu. Zebraliśmy taką mapę pewnych wydarzeń muzyczno-ruchowych w krótkich formach, takich między 1 a 2 minuty tej własnej ekspresji, które będą prezentowane w
jako gra kompozycyjna, czyli mamy pewną strukturę, ale nie wiemy do końca, jaki będzie jej przebieg, co będzie po czym. Zdecydowałam się też na taką strukturę ze względu na to, że projekt czy performance, nad którym pracujemy, nie jest tak naprawdę pełną produkcją teatralną, tylko jest pewną praktyką. Spotykamy się dwa razy w tygodniu i do tej praktyki, do tego, gdzie będziemy danego dnia, kiedy się spotkamy z widzem, widz po prostu zobaczy jeden element naszej praktyki, tego, co robimy wspólnie, jaki to ma efekt performatywny. I sama jestem bardzo ciekawa tego wydarzenia. My też. 12 bardzo. Grudnia. No właśnie, wiesz, już cię tak chciałem powstrzymać, ale nie dlatego, że nie łaknę tego, o czym opowiadasz, ale to w ogóle bardzo ciekawe, bo ja przyznam ci szczerze, że to jest, wydaje mi się, to procesem bardzo trudnym. Opowiadanie o tym, co jest jeszcze w progresie, to znaczy co jeszcze się tworzy, co jeszcze może gdzieś się zmieniać. Myślę, że to też jest taki ważny aspekt. 12 grudnia wszyscy zobaczymy to, nad czym wspólnie pracujecie w Wardzonie. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa, tych, którzy online, i Państwa tutaj obecnych, a Tobie bardzo dziękuję za to takie wielopoziomowe tak naprawdę przedstawienie nam struktury tego, nad czym tak naprawdę chyba mogę powiedzieć w liczbie mnogiej. Po prostu pracujecie, współpracujecie, mając w głowie tą podstawę, którą jest punkt wyjścia, którym jest twórczość Norwida. Piękne dzięki za tą prezentację. Jeszcze usłyszysz brawa. Dziękuję. Małgorzata Hadur. To ta kwestia pojawiła się w kontekście pielgrzyma wiele razy dzisiaj podczas naszego spotkania. Dokąd zmierzamy? Teraz sprawa jest dość oczywista. Zmierzamy do końca części oficjalnej naszego spotkania. Ale pamiętajcie Państwo, że Norwid jest takim artystą i twórcą, który, teraz się będę wymądrzał, który fajny i miły i wartościowy jest nie tylko w rocznicę, i nie tylko z powodu ważnych, okrągłych urodzin, ale także po prostu. I niech ta nić się wszędzie związana z jego twórczością, z jego sprawdzaniem, jak działa, jak rezonuje dzisiaj. Tak jak zresztą w projekcie Buntowniki to było widać, że można to po prostu przetwarzać i można się z Norwidem wadzić, a można też po prostu gdzieś fragmenty z niego wyczytywać. Koniec mądrości prowadzącego. Szanowni Państwo, ta część oficjalna dobiega końca, ale jutro jeszcze wydarzenia związane oczywiście z debatami Norwidowi w teatrze, na przykład będzie taka debata poświęconymi. Będzie także zapowiadane wcześniej spotkanie w opactwie Cystersów. Na program zaprosić się możecie sami, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie Ośrodka Kultury imienia Norwida w Krakowie. Ta strona to www.okn.edu.pl. Po reklamie. A teraz będą podziękowania. Bardzo duże. Ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie byłem tym, co wymieniał Jarek, mówiąc o tych punktach, że tam A, B były różne możliwości, że ja nie byłem tą możliwością E. Tak będę sobie myślał przez cały dzisiejszy wieczór. Ogromne brawa dla osób, które mimo tego, że starałem się mówić powoli, na pewno i tak mówiłem za szybko, a one stanęły na wysokości zadania, to mało powiedziane. Po prostu dzięki nim mamy tą kolejną przestrzeń odbiorców, a są to Magdalena Sipowicz i Małgorzata Limanówka, tłumaczki na polski język migowy. Kłaniam się wam nisko, pięknie dziękuję.